Za nami trzecia edycja Żuławskiego Biegu i Marszu Nordic Walking o charakterze wielkanocnym w gościnnych progach Jeziornej Osady w gminie Miłoradz. To właśnie tutaj dzisiaj ponad 100 biegaczy stanęło na linii startu i przebiegło po naszych wspaniałych żuławskich polach. Z tego miejsca bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy naszym tegorocznym sponsorom, partnerom, darczyńcom, dzięki którym to wydarzenie już trzeci rok z rzędu może się odbywać. Dziękujemy serdecznie panu marszałkowi województwa pomorskiego, staroście powiatu malborskiego, a także wójtowi gminy Miłoradz. My jako Gmina Ośrodek Kultury i Sportu bardzo chętnie włączamy się w organizację tego typu przedsięwzięć i już po raz trzeci udowodniliśmy, że nawet przy tej aurze pogodowej, która dzisiaj nam towarzyszyła, jesteśmy w stanie skupić dużą rzeszę mieszkańców naszego powiatu i okolic, zapraszając ich do gminy Miłoradz do wspólnego przeżywania aury nadchodzących świąt. Ja się cieszę, że mogliśmy dzisiaj te dziesiątki i setki ludzi oderwać od komputerów, od siedzenia w domu. A dzieciaki naprawdę, które wzięły bardzo liczny udział, oderwać od komputerów, od telefonów. Myślę, że spełnił się ten moje takie marzenie, żeby te dzieciaki zaczęły jednak biegać, uprawiać sport, być na powietrzu, a nie siedzieć w domu i oglądać w komputerze filmy lub bawić się w gry na telefonie. Były razem z nami także stanowiska Centrum Aktywności Seniora w Mątowach Wielkich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach. Wspaniałe stroiki, wielkanocne zające, a także pyszne ciasta przygotowane przez pracowników świetlic wiejskich z terenu gminy Miłoradz. Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Już za chwilę mecz przyjaźni młodzieży polsko-ukraińskiej, który za chwilę zostanie rozegrany na boisku w Jeziornej Osadzie.